Ewa, bardzo miło mi Cię gościć na sesji do magazynu Viva i myślę, że ci, którzy będą nas podglądać, mogą być zdziwieni, bo my często robimy sesje rodzinne, ale to są tak żony, mężowie, rodzeństwo czy mama, tata, a tutaj siostrzeńcy Vanessa i Alex. Powiedz nam, dlaczego oni w Twoim życiu odgrywają tak specjalną, ważną rolę? Wiesz co, ja nie ukrywam, że to jest długa historia, postaram się ją skrócić do minimum. To są najważniejsze osoby w moim życiu. Historia sięga kilku dekad wstecz. Moja siostra, ich mama, zawsze dbała o to, żeby niczego w życiu mi nie zabrakło. Sama mieszkała na emigracji przez kilkanaście lat w Grecji i w Kanadzie. Była taką osobą, do której zawsze ze wszystkim mogłam się zwrócić i wiedziałam, że jej rady i odpowiedzi, chociaż niejednokrotnie trudne i nie takie, jakie bym chciała usłyszeć, płyną prosto z serca i są zawsze z dobrą intencją. Jest dla mnie ogromną inspiracją, dlatego jestem z nią zawsze blisko. Jej dzieci w takiej naturalnej kolei rzeczy stały się tymi osobami, o które ja chcę tak bardzo dbać i chcę być dla nich taką osobą, jaką ona była dla mnie. Ona była dla mnie drugą mamą. W ogóle mam wrażenie, że jesteś taką bardzo rodzinną osobą, że wszyscy jesteście blisko. Pokazywałaś też w sieci na przykład zdjęcie z mamą, z tatą. Jak patrzysz właśnie na rodziców dzisiaj, to czego ty się od nich uczysz? Teraz, w tym momencie. Wiesz co, uczę się pewnie bycia dobrym człowiekiem. Przez całe życie. Bycia uważnym na drugiego człowieka, bycia obecnym w życiu drugiego człowieka. Uczę się wspaniałych wartości, którymi kieruję się na co dzień. Miłość, szacunek, zaufanie, wiesz, zawsze pomocna dłoń, otwartość, duże poczucie bezpieczeństwa, które wyniosłam z domu. To jest to wszystko, czym jestem pewnie przesiąknięta na wskroś i co chcę przekazywać dalej. Troska o drugiego człowieka, to jest dla mnie szalenie istotne. A jak patrzysz na ich miłość, to wzrusza cię to jakoś? Bo w tych czasach nie wszystko jest takie trwałe. Wiesz co, ja pamiętam, jak rodzice przyjechali do mnie do Aten, jak jeszcze mieszkałam w Atenach wiele lat temu. Udostępniłam im wtedy swoją sypialnię i weszłam ciemną nocą po coś do sypialni i oni spali przytuleni twarzą w twarz w objęciach. To był niewiarygodny w ogóle obrazek. No, wyjęłam telefon i zrobiłam im zdjęcie i mam to zdjęcie do dzisiaj i bardzo lubię na nie patrzeć. Rodzice wspaniale się uzupełniają. Nie ukrywam, że tato jest tą dominującą stroną, mama jest bardziej uległą. Ale wiem, że i jedno, i drugie nie byłoby w stanie bez siebie żyć i wspaniale czerpie od siebie nawzajem. Wierzę, wiem, że masz wiele zajętości i pewnie przychodzi taki moment, kiedy po prostu już nie wiadomo, w co te ręce włożyć. Robisz sobie czasem takie stop, to wszystko na bok. Ja muszę teraz sięgnąć za telefon i na przykład porozmawiać właśnie z mamą czy z tatą. Kto byłby tą osobą i czy są takie momenty? Wiesz, od momentu, kiedy to był taki moment przełomowy w moim życiu, kiedy Vanessa zachorowała, wylądowała w Centrum Zdrowia Dziecka, przyszła dwie poważne operacje. To był ten moment, kiedy miesiąc w miesiąc znajdowałam i znajduję do teraz czas dla rodziny, bez względu na to, jaka jest moja zajętość, jak wiele projektów czeka na mnie. Kalendarz teraz ustawiam priorytetowo pod kątem spotkań rodzinnych. I robię to regularnie od 6 lat. Wcześniej faktycznie miałam bardzo mało czasu, bardzo rzadko pojawiałam się w domu rodzinnym. Miałam takie poczucie, że wtedy, kiedy mieszkam w Polsce, kiedy wróciłam ze swoich wojaży, Grecja, Anglia, to bywałam częściej, bo planowałam te podróże. A tak jak się było tutaj na miejscu, to miałam takie poczucie, że cały czas coś wyskakuje ważniejszego, zdawałoby się, tak? Nie ma nic ważniejszego, nic nie jest w życiu gwarantowane, dlatego ten kontakt z rodziną i ta troska o rodzinę jest absolutnie dla mnie priorytetowa. Zawsze przychodzi chyba taki czas, że te lekcje trzeba odrobić. Vanessa ma na swoim koncie jakąś trudną historię. Ty też wspominałaś, że mama przeżyła śmierć kliniczną, a tata od 20 lat jest chory. My wszyscy troszczymy się o swoich rodziców. Ale czy to jest tak, że jednak takie mocne, smutne zdarzenia jakoś zmieniły twoją optykę tej troski o rodziców? Twoją optykę jako ich dziecka? Na pewno. Ja jestem obecna w życiu nie tylko rodziców, ale praktycznie całej mojej rodziny. Dbam o swoją rodzinę, o swoich najbliższych i mam takie poczucie, że jeżeli w najdrobniejszym stopniu mogę jakoś pomóc, to jestem dla nich po prostu. To jest bardzo ważne, żeby znajdować ten czas, żeby poświęcać bliskim uwagę, żeby wiedzieć, co u nich.
Czasem potrzeba rozmowy, czasem trzeba bliskości, czasem trzeba popchnięcia do wiesz, kontaktu ze specjalistą, z lekarzem. Także nie wyobrażam sobie takiego równoległego życia gdzieś obok. Więc ten kontakt jest stały. Jeżeli chodzi o sytuacje, z jakimi zmierzyli się, wciąż mierzą moi rodzice pod kątem stanu zdrowia, tak, to ja wiem, że wiele osób żyje w życiu dwa razy, dopóki coś złego się wydarzy i później zaczynają to swoje życie od nowa, bo doceniają to życie, żyją bardziej świadomie, czerpią z życia bardziej garściami, więc w moim przypadku uczę się tego życia i czerpania garściami, patrząc przez pryzmat życia moich rodziców. Wiem, ile przeszli i wiem, jak bardzo jest ważne, żeby faktycznie żyć i z życia korzystać. Może też przez to żyję bardzo na własnych warunkach, bo wiem, że to życie jest tylko jedno, jest moje i nie dam go sobie odebrać w kwestii dyktowania tego, w jaki sposób powinnam żyć, tak? Czy przez bliższych, dalszych znajomych, czy przez społeczeństwo. Zatem historia moich rodziców pokazuje mi, że trzeba żyć pełnymi garściami.